Witam na pasiece. Właśnie dotarłem. Trochę ją ostatnio był czas, to ją skosiłem. Pogoda jest słonecznie. Około 20 stopni. Zbyt ciepło nie ma, no ale chmury jak widać są jakieś jak zawsze. Dziś tam dużo nie będę robił, bo sprawdzę sobie tylko te matki, które podłożyłem, dwie z ula, w którym zgniotłem matkę, i z tego tu ula zielono-niebieskiego, bo tam rodzinka strutowiała, ale to będę wyjaśniał później, jak będę się nim, tym ulem zajmował, i pokażę wam oczywiście jeszcze ul, w którym no muszę przyznać, że chciałbym mieć wszystkie takie odkłady, a więc tyle, widzimy się za chwilę. Mamy pierwszy ul dzisiaj. Jest to, no przynajmniej była to najsilniejsza rodzinka na pasiece. Ona jest nadal silna, bo miała dość sporo czerwiu, zanim wykończyłem matkę. No ale nie wszystkie ramki, widzę, są odbudowane. Ale jakiś miód tu jest noszony, to jest też świeża ramka odbudowana. I jak widać, to miód spadziowy, bo jest dość ciemny. Już jest tu coś noszone. Tu obok rameczka jest, ale ona jest nieodbudowana. O, w sumie jest odbudowana, ale jeszcze nie całkiem. Tak to wygląda. Wyciągniemy jedną ze starszych. O, tu jest starsza rameczka. Zobaczymy jeszcze, co tu słychać. O, też jest trochę przyniesione, więc trochę miodu jest. Ale nie tym martwię się w tym ulu, bo w tym ulu martwię się matką, którą poddałem. No a jak wiadomo, teraz był okres burzowy. Burze były dość intensywne, znienacka, i różnie to może bywać. Miejmy nadzieję, że matka tu jest. Jak widać, klateczka jeszcze jest, no bo ja ją otwarłem, ale nie miałem jak tu podejść z uwagi na burzę, żeby wyjąć klatkę. Ale myślę, że matka wyszła na pewno. No, nie ma pszczółka, chodzi tylko jakaś. Ciasto jest całkiem zjedzone. Już nawet kitowały ją trochę pszczoły. Dobra, czyli to mam. Wiem, że matka wyszła. I teraz zobaczymy, czy matka jest. Bo właśnie to jest najważniejsze. Tu 15 ciasno ubitych ramek. Mam nadzieję, że na pierwszych dwóch jej nie będzie. Nie sądzę, żeby jeszcze czerwić zaczęła. Jak widać, tu jeszcze parę pszczółek jest, resztę wszystko. Jest matecznik, w tym ich zagłębiu matecznikowym. Nawet dwie sztuki. Ale jak widać, pyłku coś jest naniesione. Hop. Wciągnę sobie jeszcze jedną rameczkę. Na ściance nie widzę, żeby była gdzieś matka. Chciałbym, żeby była. To mnie, no jak widać, pszczoły już się wygryzają. Pomału już tego ula nie będzie miało co zasilać. Tu już też widzę pszczoły w wygryzionych komórkach, pyłek naniosły. Dobra, no to zaczynamy. Tu im dalej do środka, tym czerwi będzie mniej. No, tu już całkowicie też jest niedużo. Ale nie widzę mateczników. Więc chyba powinno być dobrze. Przynajmniej żadnych mateczników nie widać. Jajek nie ma. Och, tu jest kolejny. Jak widać, już połowa się wygryzła. Jest jeden matecznik od dołu. On na pewno zaczerwiony nie jest. Więc tym się nie martwimy. Patrzę tam na ścianki, czy matka jest. Tu jest drugi. Ja pokazuję te mateczniki. W pustych komórkach jajek nie widać, więc no. No, myślę, że jeszcze matka nie powinna za bardzo czerwić, bo to jest tydzień i dwa dni od wygryzienia się, ale chcę po prostu widzieć, czy chodzi, bo jak wiadomo, bez matki będzie kiepsko, ale pszczoły są spokojne.
Tu już też jest pokarm noszony. One sobie go przeniosą, jak matka zacznie czerwić. Dobra, ja to przyspieszam. Jak znajdę matkę, patrzę jeszcze na wylotek. Przed wylotkiem też nie widzę. Dobra, jak znajdę matkę, to wam ją pokażę. Jak widać, tutaj mamy ledwo odbudowaną ramkę drutową. Jest tu parę miseczek matecznikowych na niej. No i tyle. Matki nadal nie znalazłem. Tą ramkę już wywalę i wsadzę sobie tu po prostu węzę. Bo raczej już trudniej tu trochę chodzi, ale zanim matka zacznie czerwić, myślę, że raczej wątpię, że będzie cokolwiek tu robić. Jak widać, no pszczół tu jest ogrom cały. Rodzina jest bardzo silna. W sumie tą ramkę też mogę walić. Jest tu parę pszczółek jeszcze, które się wygryza. Ale nie ma też zbyt dużo jedzenia. Dobra, zostawię to. Na ściankach też jej nie widzę. No nie widzę tej matki tu. Liczę, że poleciała na lot godowy i wróci. No ale jak będzie, to się zobaczy, że tak powiem. No bo niestety mam przedsmak ula, którego wam teraz pokażę i tam będzie nagrywka odnośnie tego, co się tam stało. Dobra, ja tą rodzinkę zamykam, wkładam tu jeszcze rameczkę z węzą i widzimy się już przy kolejnym ulu. Dobra, mamy te dolne odkłady. Najpierw zaczniemy od odkładu, który niestety został rozwiązany. O, jak widzimy, mrówki tu się przegryzły i wyjadają sobie ciasto również. Dobra, zobaczymy, co w tym odkładzie słychać. Jest to odkład nowy. Dlaczego nowy? No problem był w tym, że niestety, ale matka nie wróciła nie wróciła po prostu w ulu. No i jak to zauważyłem, wiadomo było, że o, wyszła matka. Zobaczymy, czy ta w ogóle tu będzie. Matka po prostu nie wróciła. No i też myślałem, że matka nie wróciła. Poczekałem chwilę i zanim poddałem drugą nową matkę, no to niestety, ale już był problem w tym taki, że ten odkład strutowiał i to już tak masakrycznie strutowiał, że to się mi nawet w głowie nie mieściło. Jak widać, tu podłożyłem dwie pełne ramki z czerwiem. Część tego czerwiu już się wygryzła. Z tej strony już się wszystko wygryzło prawie, że. I ciekawe, czy będziemy mieć tu matkę. Chciałbym, żeby była tak jak w poprzednim. Nie chciałbym mieć drugiego falstarta z odkładem, który nam strutowieje. No ale zobaczymy, jak będzie. Tu było podłożone bardzo dużo pszczół. Czyli one jeszcze na chwilę tutaj. O, ale widać, matka już jest. Tu matka jest, więc bardzo dobrze. Raczej czerwić jeszcze nie powinna. No ale jest, matka jest, więc jest szansa na to, że będzie czerwić w przyszłości, o ile się unasienniła. Tu mamy jakiś matecznik jeden, ale
i nie chcecie nawet wierzyć, co w tym mateczniku jest, ale ten matecznik jest zaczerwiony. Nie wiem, czy to wytnę tak, żeby wam to pokazać. No, zgniotłem to jajko. O Boże, no co zrobić, takie to życie. No. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie matka jest. Czyli jakieś jedno jajeczko już tu jest złożone. Nie wiem, czy przez nią, czy przez trutówkę. No, ale matka jest. To jest najważniejsze. Chodziła tu przed chwilą. Porusza się Dosia, jest tu po tej stronie. Matka jest. Jako tako w pustych komórkach więcej jajeczek nie widzę. Więc miejmy nadzieję, że nie jest za duża ta matka. Mam nadzieję, że się unasienniła. I na dnia zobaczymy, jak to będzie. Zgniotłem to jajko na pewno, bo tego się nie da tak wyjąć, żeby wam pokazać tego, jak to jest od spodu. No i oczywiście do tego ulatu zapodałem pełną ramkę zasklepioną pokarmu, bo było tu naprawdę kiepsko. Jest to odkład dwuramkowy, ale z dwóch pełnych ramek czerwiu. No i matka jest, więc jest git. Jest naprawdę dobrze, że tak powiem, jak matkę widzę, a zobaczymy, jak będzie, czy będzie czerwić. To się okaże na tygodnie, no, na dniach powinno się okazać, jeśli się unasienniła, to o ile się unasienniła, to powinno już być widać to na dniach. A więc zostawiamy ten ul i idziemy do odkładu takiego, który no naprawdę chciałbym mieć wszystkie takie odkłady. Jak zaglądałem do niego, no to była, no można powiedzieć, masakra, jeśli chodzi o czerw. Nie miałem jak tam podłożyć ramek. Mam nadzieję, że jest tam jeszcze jakieś miejsce. W co raczej wątpię, bo w tym odkładzie kurde, te daszki to mi nie chcą wchodzić, bo są trochę inaczej robione niż na te ule, które zamawiałem, ale dobra. Widzimy się przy następnym odkładzie. Jest następny i ostatni odkład, tamte dwa, które były. No to oczywiście były dość spore. Tam matki czerwią w miarę możliwości. Jest to nawet dość sporo widoczne, więc tak, ciasto tu jest zjedzone. Co tu mam zrobione? Odłożone ciemne ramki. To na to, żeby po prostu pszczoły sobie je osuszyły. Tu jeszcze trochę jest, więc tym się nie martwię, one sobie to wybiorą. Zobaczymy, jak druga. Ta jest lżejsza. O, jest całkowicie osuszona, ciemna rameczka. Nie taka ciemna znowu, no ale jest ciemna. No i ta rameczka wędruje do domu. Wosk się wytopi. I będzie dobrze. No i zaczynamy. To, co tu zobaczycie w tym ulu, to jest niewyobrażalne, że odkład jeden z czterech mógł się tak szybko rozwinąć. No ale matka trafiła się tu naprawdę pierwsza klasa, to można mało powiedziane, ale najlepsza chyba, jaką miałem. To jest odbudowana węza. Jak widać, pszczoły już coś tu noszą. Jest tu ładnie wszystko robione. Węza odbudowana, pszczoły po prostu nie mają co robić, budują gdzie popadnie. I co my tu mamy? Nie wiem, czy to widzicie, matka chodzi, jest na pierwszej ramce, ale ta rameczka jest w całości zaczerwiona. Aż potąd. Tu są jajka, matka nie ma gdzie czerwić, już widać. Tu jest wianuszek zrobiony, ładny, z pokarmem. Ramka jest wypełniona czerwiem, tak z jednej, jak i z drugiej strony. To jest zrobione. Tu jest kolejna ramka. Ta była wcześniej zaczerwiana, więc proszę zobaczyć, jak wygląda tutaj już czerw. No, kolejna rameczka ładnie zaczerwiona. Kule są obszerne, duże, jak na pierwsze ramki.
Więc jak widać, matka tu się udała. Dobrze, bardzo się unasienniła i sadzi sobie po prostu jajeczka jak chce. I mamy kolejną rameczkę, na której też jest czerw. Będzie taki. Będzie taka kula czerwiu z drugiej strony. To samo. Pszczoły też już naniosły sobie świeżego pokarmu. Karmić ich już nie trzeba. Zedrzemy ten wosk. Pozgniatałem pszczółki. Dobra, co się dało, to się uratowało. I tak jak mówię, no ten po prostu odkład jest jak dla mnie wzorem wszystkich odkładów, jakie powinny tu być. No ale niestety. Jeden najlepszy, dwa normalne, można powiedzieć średnie. Aha, tu mogę włożyć dwa normalne, średnie. No i jeden najgorszy, bo matka nie wróciła, nie unasienniła się i powstał trochę problem. Dobra, do tego odkładu na pewno wędrują ramki dwie. To jest taki susz. Matka powinna sobie go szybko zagospodarować. Myślę, że przynajmniej przy kolejnym przeglądzie tego ula tu już będzie naprawdę czerwiu bardzo dużo. Matka z tamtej strony, żeby jej nie dognieść. Bo ja bym zgniótł tą matkę, to bym znowu musiał się załamać i płakać. Gdzie ta matka? O nie, no nie, no nie. No jest dobra, chodzi tu. Chodzi tu. Muszę ją mieć cały czas na oku. Cyk. Okej. Dobra, jest po tamtej stronie. Można dopchnąć to. W sumie dopchniemy tak, albo nie. Nie tak zrobimy. Zrobimy tak, że włożymy tu kolejną rameczkę, którą pszczoły sobie bardzo szybko zagospodarują. Trochę ją wyczyścimy. Jest to ramka po miodobraniu wiosennym. Widać, miodu tu nie było zbyt dużo. Cyk. To powędruje tu. To powędruje tu. I na koniec, żeby pszczołom się nie nudziło, bo węzeł odbudowały. Nie budowały byle gdzie. Dostaną kolejną ramkę z węzłem. A więc jak widać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ramek ma odkład, który został zrobiony, nie pamiętam, końcem maja? Chyba coś koło tego. Do połowy lipca sądzę, że to wszystko będzie zaczerwione i będzie można to już dalej było poszerzać o kolejne ramki. W sumie tu korpus nie jest potrzebny już, bo nie będę tu karmił tych pszczół. No więc ja sobie to wezmę i takim miłym akcentem odkładu, który jest naprawdę w sile bardzo fajnej, kończę ten film. Oczywiście nagrywka z rameczki trutowej, bo wyjąłem ramkę tam z tymi jajkami. Pokażę wam, jak wygląda strutowiała rodzina, dlaczego jest strutowiała i jak wygląda znoszenie jajek w tej ramce, ale to na koniec filmu będzie, a więc tyle. Jeśli się podobało, oczywiście łapeczka w górę, zachęcam do subskrypcji kanału i oczywiście oglądania nadal. Trzymajcie się i cześć. A tak właśnie wygląda rameczka, jeśli chodzi o strutowiałą rodzinkę. Jak widać, będę się starał nie ruszać. W każdej komórce, która była zaczerwiona, jest wielokrotność jajek. Jak widać, jest ich nawalonych sporo. No i niestety, tak jak powiedziałem, ten odkład został po prostu rozsypany i założyłem w tym właśnie ulu nową rodzinkę.
Niestety matka tu nie wróciła. Nie zdążyłem poddać drugiej, tak jak mówiłem. No i niestety, ale jak widać, jest tu naprawdę dużo jajek. Było najprawdopodobniej kilka nowych, strutowiałych pszczół. I jak widać, no jajek nasadzonych jest bardzo dużo wszędzie. Widać, jajeczka są ładne, nawet dość duże. No ale niestety wszystko to będą trutnie, bo niestety, ale trutóweczki nie mają nasienia z trutni, więc nic innego by się z tego nie wykluło, jak tylko trutnie. A więc rodzinkę należało rozsypać z uwagi na to, że po prostu ona była i tak już skażona na straty.